Dzisiejszy odcinek newsowy zaczynamy od Wiedźmina, który jeszcze przed premierą drugiego sezonu dostał zapowiedź prequela. Czyli krótszego serialu dziejącego się w tym samym świecie, który poznaliśmy pod koniec zeszłego roku. The Witcher Blood Origin będzie 6-odcinkowym limitowanym serialem, który przedstawi wydarzenia mające miejsce przed tym, co widzieliśmy w Wiedźminie. Produkcja ma przedstawiać dawno zapomnianą historię elfów, która wydarzyła się aż 1200 lat przed akcją z Wiedźmina. Dodatkowo opowie o losach i pochodzeniu pierwszego z Wiedźminów. Tym razem ponownie Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym, a Lauren Schmidt zostanie producentem wykonawczym. Nagrania mają mieć miejsce w Wielkiej Brytanii, a sama premiera ponownie odbędzie się oczywiście na Netflixie. I to w zasadzie wszystko, co na ten moment wiemy o produkcji. Czekacie? Jeden ze znanych Ryanów i jeden ze znanych Chrisów łączą siły w nowym projekcie ponownie powstającym dla Netflixa. Mowa tutaj konkretnie o Goslingu i Evansie, którzy wystąpią w kolejnym filmie braci Russo, The Gray Man. Scenariusz będzie oparty na powieści Marka Greeneya z 2009 roku, która zapoczątkowała cały cykl. Jej bohaterem jest były agent CIA, a obecny płatny zabójca do wynajęcia, w którego wcieli się właśnie Gosling. Zostaje on oszukany i zmuszony do ucieczki przed byłym współpracownikiem, którego postać odegra Evans. Według twórców ma to być film utrzymany w klimatach filmu Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, jednak w bardziej realistycznym kierunku. Film ma kosztować 200 milionów dolarów, także jak widać platforma wierzy w projekt i zapewne będzie chciała stworzyć z tego całą serię. Co prawda nie jestem jakimś wielkim fanem Chrisa Evansa w innych produkcjach niż tych Marvelowych, ale po świetnych Nice Guys z Goslingiem biorę ten film w ciemno. Odcinek z Domu z Papieru obejrzeliście prawie 500 000 razy, także pewnie zainteresują Was dalsze losy serialu. Oficjalne jest już to, że piąty sezon, nad którym prace rozpoczną się 3 sierpnia, będzie tym ostatnim, który to zakończy przygody naszych bohaterów, a sam serial będzie wtedy kompletny. Jak zapowiadają twórcy, nowy 10-odcinkowy sezon ma być najbardziej dzikim, wciągającym i niezwykłym w całej serii. Jednak wiadomo, jak to jest z takimi zapewnieniami, także pożyjemy, zobaczymy. A teraz mam dla Was krótki przerywnik reklamowy, ponownie wraz ze stroną Leti Shops. Czyli jak już zapewne część z Was wie, serwisu dzięki któremu możemy zaoszczędzić na zakupach online, otrzymując cashback za zakupione przedmioty. Dzięki stronie i wtyczce możecie otrzymać zwrot z prawie 2500 sklepów, w tym na przykład w pyszne.pl, Allegro czy aż do 5% w AliExpress, gdzie od 19 do 28 sierpnia będzie miała miejsce wielka wyprzedaż. Link zarówno do wtyczki, jak i samej strony znajdziecie na górze opisu pod filmem, także zachęcam do sprawdzenia, przetestowania, no i zaoszczędzenia na zakupach. Dzięki wielkie za wysłuchanie, a teraz już wracamy do newsów. Drugi z Ryanów, tym razem Reynolds, zagra w nowym filmie o podróżach w czasie. Co już samo w sobie jest zabójczo dobrym połączeniem. Za kamerą ma stanąć Sean Levy, z którym aktor ostatnio kręcił film Free Guy, którego premiera niestety razem z innymi została przesunięta i jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć go w kinie. Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec tego roku, o ile oczywiście nic im w tym nie przeszkodzi. No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do tego drugiego Ryana, który ponownie łączy siły z Samuelem L. Jacksonem. I nie mowa tutaj o drugiej części Hitman's Bodyguard, który swoją premierę ma mieć w 2021 roku. Tym razem mowa o animacji, gdzie panowie podłożą swoje głosy. Sam projekt nosi nazwę Fata Maka, a tak brzmi jego oficjalny opis. I uwaga, ostrzegam, jest dziwnie. Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds kochają się wzajemnie. A konkretniej to Ryan kocha Sama. Spytany o uczucia względem Ryana, Sam kazał odpowiedzieć, że nie będzie odpowiadał. Ale gdy nieszczęśliwy splot okoliczności sprawia, że Ryan trafia na jego utrzymanie, sprawa robi się poważna. Ryan uwielbia spędzać czas z Samem coraz bardziej, ale Sam nie będzie o tym mówił. No, także ten... ja czekam. Nie wiem, czy słyszeliście już o takim nowym filmie Nowi Mutanci, który jest świeżo nagrany i wyprodukowany. No, to... powiedzmy, że miał on bezproblemowo trafić na Hulu, jednak na ostatnim panelu w ramach domowego wydania Comic-Conu twórcy potwierdzili, że film nadal jest planowany jako kinowe widowisko, przy okazji prezentując scenę otwierającą produkcję. A na Twitterze zaprezentowano całą serię nowych plakatów.
A teraz już tak całkowicie na serio, mam nadzieję, że to pasmo nieszczęść wkrótce się skończy i że zobaczymy ten film na dużym ekranie, bo jeszcze trochę i trzeba będzie z tego zrobić starych mutantów. Tą samą klątwę najwyraźniej otrzymał też Avatar, którego premierę przesunięto ponownie z grudnia przyszłego roku na rok później. Na jego miejsce, no prawie, bo 17 grudnia wskoczyła jednak trzecia część przygód Człowieka Pająka z Tomem Hollandem w roli głównej. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć Supermana w jego czarnym stroju, twórcy podzielili się tym w oficjalnym panelu, pokazując krótki fragment Justice League Snyder Cut. Zack dodał też, że nie otrzymał zgody na przygotowanie odpowiedniego kostiumu, tak też czarny strój jest efektem powstałym w postprodukcji, nad którym ekipa wciąż pracuje. Twórca ujawnił też, że to wydanie Ligi Sprawiedliwości nie będzie częścią łączonego uniwersum, a raczej jedną z odnóg całego multiversum. I na koniec bardzo ciekawa informacja, growo-serialowo-animacyjna. No bo jak się okazuje, powstanie wersja anime ekranizacji gry Splinter Cell, gdzie producentem i scenarzystą został Derek Kolstad, czyli współautor fabuły do trylogii kultowego już Johna Wicka. Projekt powstaje dla Netflixa, który zamówił od razu dwa sezony, które razem będą miały 16 odcinków. Nie wiem jak wy, ale ja się jaram. Dajcie standardowo znać w komentarzach, co myślicie o przedstawionych dzisiaj newsach. Pamiętajcie o ocenie pod spodem i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić rzeczy, które się tutaj pojawiają. Wpadajcie też na Instagrama po dodatkowe, ciekawe zdjęcia. Dzięki wielkie za oglądanie, życzę wam kolejnego znośnego tygodnia i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie.